historyczne błędy gier i wcale to nie będzie program poświęcony w całości Battlefieldowi 5 i problemom z uzbrojeniem i mundurowaniem, bo to są drobiazgi na tle pewnego szerszego problemu w ukazaniu historii w grach. Twórcy gier na potrzeby mechanik i czytelności wybierają z historii interesujące ich kawałki, ale nieraz wyrywają je z kontekstu. A więc nie przedłużając, oto na co powinniśmy uważać grając w gry historyczne i jak gry historyczne potrafią perfidnie wprowadzić nas w błąd. Uwielbiam mapy również te historyczne, a więc gdy widzę coś takiego w Medal of Honor Allied Assault, tak zastanawiam się, jak duża firma mogła przepuścić takiego babola na głównym ekranie. Oczywiście granice na mapie ukazują stan powojenny i kształt Polski nie ma nic wspólnego z faktycznymi granicami II Rzeczpospolitej czy granicami w nazistowskiej Europie. To jeden z wielu przypadków archaizacji, czyli przenoszenia dzisiejszych standardów na poprzednie wieki. No bo weźmy taką Szkocję w Medieval Total War 2 ze stolicą w Edynburgu. Cóż, sprawy mają się tu nieco inaczej. Edynburg na pełnoprawną stolicę wyrósł dopiero w epoce nowożytnej, a królowie urzędowali przede wszystkim w zamkach w Scone, Perth i Stirling. Nie ma tu mowy o takiej centralizacji władzy w jednym ośrodku, jak miało to miejsce na przykład w XIV-wiecznym Krakowie czy Londynie, albo granie takim świętym cesarstwem rzymskim ze stolicą we Frankfurcie. Oczywiście to nie jest tak proste, bo był to twór państwowy, którego na przykład nie da się w żadnej mierze porównać do feudalnej Francji, która z czasem osiągnęła poziom sporej centralizacji władzy. Święte Cesarstwo Rzymskie było feudalizmem w swojej najczystszej postaci, krajem podzielonym na mnóstwo drobnych feudalnych państewek, gdzie władza cesarza nie była całkowita. Poza tym przedstawianie w grach bardzo precyzyjnych map nie oddaje tego, jak to wyglądało w historii. Bohater Assassin's Creed Origins nie mógłby korzystać z tak precyzyjnego narzędzia w rzeczywistości. I nie chodzi mi tutaj o pogoń za znajdźkami, ale o kartograficzną precyzję w ukazaniu otaczającego świata. Niezwykle precyzyjne, wręcz współczesne mapy to domena gier strategicznych i ciekawe jest to, jak gry strategiczne właśnie ukazują rozgrywkę oraz wkład gracza w wydarzenia, przebieg bitwy czy zarządzanie imperium. Weźmy Rome Total War 2. Mamy wpływ na ruch konkretnych armii, rozwój prowincji i miast, a wszystko to na mapie Europy i okolic. Tyle, że Rzymianie i starożytni w ogóle nie znali map w takiej postaci. Zarządzanie imperium tak rozległym jak rzymskie wymagało delegowania obowiązków na mnóstwo urzędników różnego stopnia. Rzymianie polegali z jednej strony na wierności rzymskim wartościom oraz na szybkim przepływie informacji jak na tamte i późniejsze czasy. Z drugiej mocno opierali się na przedsiębiorczości jednostek, w tym dowódców. Wielkie ambicje np. Juliusza Cezara i Pompejusza z jednej strony wzmocniły republikę na zewnątrz, bo obaj wodzowie odnosili ogromne sukcesy, z drugiej rywalizacja takich tytanów charakteru prowadziła wielokrotnie w rzymskiej historii do wojen domowych i wewnętrznego chaosu. Ale co najważniejsze, swoje decyzje opierali nie tyle na wiernych dwuwymiarowych mapach, co na wiedzy czerpanej z obserwacji i opowieści. Trudno nam sobie wyobrazić to, że Rzymianie chcieli podbić Brytanię bez wyraźnego oznaczenia na mapie, czym tak naprawdę Brytania jest. Ale to częsty błąd współczesności, która dzisiejsze standardy przekłada na wieki wcześniejsze. Brak dokładnej kartografii nie przeszkadzał Rzymianom w zarządzaniu ogromnym imperium oraz w orientowaniu się co do odległości między miastami i prowincjami. Starożytni świat widzieli inaczej, mniej płasko, no bo popatrzmy na tabulę Peutingeriane, która daje wiedzę o odległościach właśnie w Cesarstwie Rzymskim, ale odczytanie jej dosłownie jest niemożliwe, bo nie są zachowane proporcje, ani nawet strony świata. Nie oznacza to, że starożytni nie potrafiliby w miarę wiernie oddać geograficznego położenia. Szczególnie dobrze poznany region Morza Śródziemnego został przez ówczesnych kartografów odwzorowany w miarę poprawnie. Nie wydaje się, aby Rzymianom współczesna kartograficzna wierność była potrzebna. Dowódcy opierali się na swojej wiedzy wynajętych przewodników oraz informacjach zwiadowców i tubylców. Można to sobie w pewnym skrócie wytłumaczyć tak, że starożytni mocniej niż my żyli w przestrzeni trójwymiarowej, gdy nie można było znaleźć pewnych informacji w formie spisanej czy rysowanej, tak też musieli mocniej polegać na swojej wyobraźni, pamięci, a także przekazach ustnych. W końcu greccy aoidowie znali na pamięć Iliadę i Odyseję, a także pewnie inne opowieści. W europejskim średniowieczu mapy w ogóle stały się mocno alegoryczne i dopiero wraz z epoką wielkich odkryć geograficznych pojawiła się potrzeba na znacznie bardziej precyzyjne ukazanie odległych ziem, ale też mórz i oceanów. A wraz z tym i poprawiła się kartografia samej Europy w skali makro i mikro. O dziwo, bliżej sednu rządzenia takim grom jak Pillars of Eternity niż grom serii Total War, bo decyzje podejmowano w rozmowach z doradcami czy z petentami, a nie poprzez przesuwanie
rozsypanie wirtualnych armii po wiernej mapie Europy. Z ciekawych gier, które pokazują inną perspektywę, warto wymienić Radio Commander, oddającą chaotyczny charakter dowodzenia w czasie wojny w Wietnamie, a także Decisive Campaign z Barbarossa, ukazującą front wschodni z perspektywy sztabowca. A jak już przy mapach jesteśmy, tak jakoś wypadałoby oznaczyć terytorium danego państwa i najlepiej nadają się do tego proste symbole, jak flaga, herb czy barwy narodowe. I znowu coś, co w historii było płynne i zmienne, w grach traktowane jest ze stałością i precyzją. Tak naprawdę, chociażby w serii Cywilizacja, przy każdej zmianie ustroju, cywilizacja powinna zmieniać swoje symbole. Bo co pojawia się lub pojawiało się w grach wojennych, zamiast swastyki, na przykład w Battlefieldzie 1942 mieliśmy taką oto flagę. Kolory czarny, biały i czerwony to nawiązanie do niemieckiej II Rzeszy. Problem w tym, że taka dowolna adaptacja symbolów niemieckich mocno wprowadza w błąd. Hitler jedynie w okresie 1933-1935 pozwolił na wymienne stosowanie tradycyjnej imperialnej flagi z tą flagą III Rzeszy. Od 1935 roku niemiecka flaga wyglądała już bardziej ponuro, tak jak znamy ją z filmów wojennych. Dlaczego to jest tak istotne z perspektywy historyka? Otóż twórcy gry w swojej Licentia Poetica poddają się po raz kolejny jakiemuś aspektowi nazistowskiej propagandy. Odniesienia do potęgi II Rzeszy miały z pewnością pomóc reżimowi w ugłaskaniu konserwatywnej części społeczeństwa poprzez nawiązania choćby symboliczne. W rzeczywistości II Rzesza nie miała zbyt wiele wspólnego z III Rzeszą, choćby na poziomie podejścia do mniejszości i innych narodów. Bismarck rozpoczął fazę germanizacji podległych narodów, co z perspektywy imperialnej miało jak najbardziej sens unifikacyjny. Niemcy pewnie nie chcieli skończyć jak Austriacy, których państwo nieustannie mierzyło się z problemami zarządzania terenami o przeróżnej przynależności etnicznej. Bismarck chciał zniemczyć Polaków, Hitler chciał zniemczyć tylko tych, którzy spełniali wymogi rasowe, a resztę zamienić w niewolników albo wymordować. Mam nadzieję, że widzicie różnicę. Jedną z pierwszych rzeczy, za które cisnęli nas na studiach historycznych, był brak precyzji, na przykład w nazewnictwie. I w grach ten brak precyzji spotykamy na co dzień. Weźmy taką polską frakcję z Medieval Total War 2. I jasne, na pierwszy rzut oka rozpoznamy, że chodzi tutaj o Polskę. Problem w tym, że w czasach średniowiecza herb czy godło danego królestwa albo jakiejś ziemi zmieniało się nieustannie, bo było zależne od osoby rządzącego króla i dynastii, z jakiej pochodził. Sprawa jest tu o tyle skomplikowana, że od XIII wieku rozpoczął się proces rozróżniania między dwoma bytami, danymi ziemiami jako lennym władcy, ale też królestwem jako tworem niezależnym od króla. Na potrzebę tego ukuto pojęcie korony i tak korona Królestwa Polskiego oznaczała państwo, które ma swoje interesy niekoniecznie spójne z interesami władcy. Mniejsza na razie z tym, ale szczególnie te gry, które ukazują spory kawałek historii, muszą zdecydować się na pewne uproszczenia w ukazaniu narodowej symboliki. Ale zdarzają się też takie dziwactwa jak Cywilizacja 5 i polski czarny orzeł na czerwonym tle. Warto pamiętać o takich przypadkach jak sprawa sądowa o to, czy naszywka z polskim czarnym orłem powinna w ogóle istnieć. Oczywiście w pewnej heraldycznej przesadzie można pójść nawet dalej, że orzeł biały w ogóle nie istnieje i tak naprawdę powinien być nazywany orłem srebrnym. Ale mamy też do czynienia z jawnymi archaizmami, jak z orłem białym lub srebrnym na tarczy Mieszka I na okładce polskiej edycji gry Ancestors. Nie mamy żadnych dowodów na to, że wcześniej Piastowie wykorzystywali faktycznie taką symbolikę. Na 100% wiemy, że najstarsze ślady białego orła pochodzą ze śląskiej gałęzi Piastów, a dopiero jako symbol całego polskiego królestwa stał się standardem zarządów Przemysła II. Ale tak jak przez stulecia zmieniała się symbolika państw, tak też zmieniał się system rządów i nieraz język władców nie był językiem poddanych. Assassin's Creed Origins może się podobać lub nie, ale trudno nie docenić ambicji w ukazaniu schyłku helenistycznego świata. Konflikt na osi starzy Egipcjanie kontra Egipt Ptolemeuszy, a do tego coraz mocniejsza obecność Rzymian. Jak rzadko w grach udało się ukazać różnorodność problemów w państwach nienarodowych, gdzie nieraz rządzący nie mówili językiem swoich poddanych. O dziwo, to w Origins właśnie nawet da się wytłumaczyć rozsądnie, dlaczego każdy z każdym potrafi się dogadać. Epoka helenistyczna to epoka języka wspólnego, czyli koine, uproszczonej wersji języka greckiego, który znali sami Grecy, ale też Rzymianie i wszyscy, którzy pełnili jakieś istotne funkcje w ówczesnym świecie. Koine pozwolił na rozkwit handlu i dawał pewność, że dogadamy się wszędzie w basenie Morza Śródziemnego na wschód od Rzymu. Po koine nadeszła epoka łaciny, później języka francuskiego, niemieckiego i angielskiego. Koncepcja języka wspólnego trafiła na stałe do gier, filmów i książek, zarówno tych historycznych i fantastycznych. Oglądam teraz nałogę
analogowo Star Treka i tam też wygodne pod względem narracyjnym jest to, że nowoczesne technologie pozwalają na symultaniczne tłumaczenie. Tolkien też z jednej strony wymyślił kilka języków na potrzeby swoich opowieści, ale dla wygody odbiorcy i czystości prozy zdecydował się wprowadzić język wspólny, który znały nie tylko wolne ludy Śródziemia, ale także w pewnej postaci orkowie. A jednak pomimo celnej koncepcji wspólnego języka, gry podobnie jak filmy mieszają dowolnie narodowości. Twórcy wydają się być wręcz ślepi na to, jak bardzo różnił się nasz świat sprzed wieków niż to, co znamy współcześnie. Koncepcja państw narodowych jest świeża i nie da się jej odnieść do realiów starożytności czy średniowiecza, a i w epoce nowożytnej narody nie zyskiwały jednocześnie swojej tożsamości. Weźmy takie przedstawienie różnych ludów z Age of Empires 2. Mamy tam na przykład Brytyjczyków w oryginale Britons, których symbolem jest herb Plantagenetów. To pomieszanie z poplątaniem, bo choć faktycznie można by nazwać geograficznie mieszkańców Wyspy Brytanii Brytyjczykami, tak historycznie byłoby to błędem. Wynika to oczywiście z problemu ukazania w skrócie historii wysp w czasach średniowiecza. W końcu Age of Empires 2 ma kampanie fabularne zarówno z V wieku, jak i z XV. I tak Brytyjczycy pewnie powinni w grze zostać nazwani Anglikami. Królestwo Szkocji było w średniowieczu niezależne, a Walia też długo trzymała się choć częściowej niezależności. A więc mamy Brytyjczyków zamiast Anglików, a to sam początek problemu, bo uproszczenie na bazie geografii prowadzi do kolejnych dziwactw, które nie oddają dobrze charakteru feudalnej struktury ówczesnej Europy. Królestwo Anglii nie było bowiem tym samym, co Anglia w dzisiejszym rozumieniu. Samo królestwo zostało wszak podbite w 1066 roku przez francuską dynastię normańskiego pochodzenia i uznaje się, że od tego momentu aż do końca XIV wieku językiem elit Królestwa Anglii był język francuski. I gdy gramy też w Medieval Total War 2 Anglikami czy też Brytyjczykami, gramy w swoistą historyczną fantazję. Gdy zdamy sobie sprawę, że Plantageneci mówili i myśleli po francusku, tak trochę więcej sensu może być w wojnie stuletniej, która nie była wojną między narodami angielskim i francuskim, a wojną feudalną o Królestwo Francji. Ale można pójść jeszcze dalej, bo nie dość, że królowie nieraz nie mówili językiem swoich poddanych, tak też sami poddani w ramach jednego królestwa potrafili mówić wieloma językami i dialektami. Król Francji nie miałby jak dogadać się z większością swoich poddanych. Języki Francji zależne były od regionu. Mamy celtycki bretoński, germański flamandzki czy galoromański normandzki. Lud mówił po swojemu, władza po swojemu. I wcale nie musimy szukać tak daleko jak we Francji, bo Władysław Jagiełło prawdopodobnie w ogóle języka polskiego nie znał, a na pewno nie znali go tacy polscy królowie jak Henryk Walezy czy Stefan Batory. Przekładanie współczesnej koncepcji państwa i narodu na mechanikę gry mówiącej o średniowieczu czy czasach nowożytnych pozbawia nas możliwości wglądu w to, jak naprawdę działały państwa jeszcze kilka stuleci temu. W tym wszystkim nie można nie wymienić serii Crusader Kings, która faktycznie jest dynastyczną symulacją, a nie tyle historią królestw i państw. W końcu napis o końcu gry czeka nas przy wymarciu dynastii, a więc przejęcie korony Polski przez Andegawenów czy Jagiellonów w Crusader Kings 2 jest porażką, gdy dzisiaj oczywiście nie podchodzimy tak do naszej historii, a kolejne dynastie traktujemy jako kontynuację naszych dziejów, a nie ich koniec. A więc grając w nawet te najciekawsze gry historyczne, musimy pamiętać o tym, że twórcy na rzecz przejrzystości zasad i realiów uwspółcześniają historyczne wydarzenia. Używanie symboli z epok późniejszych, dodawanie narodowego kontekstu tam, gdzie go nie było, pokazywanie państw feudalnych jako spójnych i centralnie zarządzanych, a także ukazywanie wodzów ślęczących nad wiernie odwzorowanymi mapami. Ta wizja jest dla nas łatwa do strawienia, ale mająca niewiele wspólnego z rzeczywistością. O, to miłe, że wytrzymaliście tak długo, dlatego dla Was specjalnie militarny bonus. Nie wiem, czy pamiętacie pewną misję z Call of Duty 2, w której amerykańskimi Rangersami zdobywamy wzgórze 400, a następnie bronimy go przed niemieckimi kontratakami. To jedna z trudniejszych misji w całej grze i ma ona ukazywać skalę sukcesu amerykańskich wojsk. Wiecie, przy bitwie o wzgórze 400 mówi się nawet o 10-krotnej przewadze Niemców nad Amerykanami. Jest to piękna, heroiczna historia, która ma jednak drugie dno. Otóż Rangerzy zostali zluzowani po tych ciężkich walkach przez 13 Pułk Piechoty, a ten został zmieciony przez Niemców w trakcie ofensywy w Ardenach. Wzgórze 400 jedynie kilka dni było w rękach amerykańskich i zostało odbite przez Amerykanów dopiero w lutym 1945 roku.
Szerszy kontekst historyczny pokazuje, że walka o Wzgórze 400 miała mniejszy wpływ na zachodni front, niż wskazywałoby na to hurra optymistyczne odwzorowanie w Call of Duty 2. Gdy gry przedstawiają tylko pewien wycinek historii, można dać się mylnemu wrażeniu co do wagi wydarzeń, a szczególnie co do słuszności jednej perspektywy. Seria Call of Duty w ogóle wyspecjalizowała się w wybiórczym spojrzeniu na historię. W Black Ops 1 kilka misji toczy się w czasie wojny w Wietnamie i tak misja SOG ukazuje północny front w czasie ofensywy TET, czyli oblężenie Khe San. W trakcie etapu zabijemy mnóstwo północno-wietnamskich żołnierzy, odeprzemy atak, zdobędziemy wzgórze i zniszczymy nawet kilka czołgów. Czego gra jednak nie mówi, to fakt, że po bitwie Amerykanie szybko opuścili zdobyte północno-wietnamskie pozycje oraz swoje dotychczasowe bazy wysunięte tak wysoko na północ. Co więcej, obie strony konfliktu okrzyknęły walki o Khe San jako swój sukces. Amerykanie za sukces uznali zadanie ogromnych strat przeciwnikowi, armia północnego Wietnamu zaś doprowadziła do upadku koncepcji obronnej linii McNamary. Sama ofensywa TET była też sporym ciosem dla morale Amerykanów. I gdy misja powinna mieć gorzki wydźwięk, tak jak to w Call of Duty, wpada ona w ton sentymentalny i podniosły. A więc warto pamiętać o tym, że to, co gra potrafiła pokazać jako sukces, w rzeczywistości mogło być porażką.